Także jesteśmy na rybach. No. Ostatnio tu byliśmy, przedostatnio byliśmy i dosyć często tu bywamy. No ale takie założenie było, że będziemy sobie zasiadać troszkę dłużej na tej miejscu. A jak my tu łowimy? My ogólnie łowimy tu. Ja osobiście łowię tu na dwóch miejscówkach. Jedna to jest 4,5-metrowy spad, a druga to 6,5-metrowy spad. Będziemy synu łowić, małe ryby, nie ma problemu. Spokojnie, chłopie, wszystko opanujemy i będziemy działać. Dobra, i będziemy działać. Także dzisiaj zrobię troszkę inaczej. Dwie wędki będą na 6,5-metrowym spadku. Z tym, że jedna będzie oddalona od miejsca łowienia. Z tym, że jedna będzie oddalona od miejsca nęcenia troszeczkę. Jak wiadomo, większy karpik siedzi troszeczkę z boku, się tam czai. Także no, to się zobaczy. No, powiedz mi coś tam. Dobrze, to był szczupak. A druga miejscowa, 4,5-metrowy spadek. Tam położę tylko śmierdziuchy, bo ostatnio żaden karpik stamtąd nie wyszedł. Także na śmierdząco pójdzie, może tam się pojawi jakiś sól. I ostatnio jeszcze, jak tutaj się już zbieraliśmy dla odświeżenia i ochłody, skoczyłem do wody i tuż nieopodal, na linii brzegowej, nie wiem jak daleko, bo w sumie nie sprawdzałem wcześniej i tu sobie gdzieś tam nura zawaliłem i co zobaczyłem? Wszędzie zielsko dookoła i znalazło się miejsce bez zielska, tak jakby ryby wyżerały, tak jakby widać było kratery. Przynajmniej mi się wydaje, że to widziałem, jak już zanurowałem tam dalej. Wiadomo, człowiek chce widzieć to, co chce widzieć, a więc no, powiedzmy tak sobie. I jeszcze ścieżka odchodząca z tego, także to raczej nie jest przypadek, a więc no, spróbuję coś tam położyć. Także my bierzemy się do roboty, a wam życzymy miłego oglądania. A więc już gotowe do wywózki wszystko. Założyłem woreczek rozpuszczalny, bo jest falka, żeby mi to za bardzo mocno nie rozrzuciło. Także no, pierwszy zestaw leci. Jest już drugi zestaw w łódce. Tak to on wygląda. No i nie zapominajcie o grotach czas pracy zawsze. No i cek do wody. Zasypujemy kuleczkami i tylko jedna. Jeden franki, że tak powiem. Jedna łódka zanurkowa będzie wywieziona z boku. A tu było ich 5. Także no, zobaczymy. Tak zawsze dzieliłem 3 tu, 3 tu. Tym razem wszystko pójdzie na tą stronę, a tutaj tylko jeden frank. No może się uda. No nic, no, trzeba kombinować, coś popróbować. A więc leci zestaw do wody. To będzie właśnie na ala niby tego suma. Jest to ta sama kulka, co ta. Bigwig, kurczę, żeby mi tu leszczy nie zawracały gitary. Już jeden taki zestaw, jedna taka łódka poszła do wody i teraz leci zestawem. Jeszcze zasypię tutaj kulki, także i to będzie tak szło. Taki oto poranek mamy. Deszczowo. I leszczowo. I leszczowo. O,
Zaraz bierzemy się za dzieciaczki wędki. Tam gdzieś są, miałem widać. Tak, są. Na razie sobie rysują, tatuś kopie kawę. Jeszcze przerzucę po tym leszczu, bo deszcz padał. Tak, masz rację, po kawie trzeba mieć zęby. Po leszczu leniwy byłem, nie przerzuciłem, także no. 2 godzinki już tak sobie, no. Haku odpoczywa na brzegu, a więc lenistwo górą. Tu dzieciaczki robią zanętę na swoje wędki. A my działamy podczas robienia zanęty. Naszła nas inwencja twórcza i mamy w lecie bałwany. Dawaj, dawaj! Pogłasz, Dawid. Pogłasz. Oj, oj! Widzicie? Ale to jest na mama. Ona wam zaraz ucieknie. O, Klaudia, zrób, popatrz tu. O, już uciekła. No i elegancko, gratuluję wam. Chwyciła nas. Taki mały. Ale jest. Taki śmiech. Wyjewaj kona. Także był karp. Yeah. Także yeah. Jest ryba. Klaudiusz, widzisz tam? Wyczekaliśmy. Nawet Klaudusia tam z tyłu jest. Powiedz coś. Także jest. Elegancko. W końcu. Doczekałem się. Doczekaliśmy się. Dzięki. Taki kurczę fajny. Najlepsze jest to. Cisza. Ale raptem jedzie i ta walka, nie? Sam człowiek przed podbieraku, sam przed tym wszystkim. Jest. Dawid, to się musi rozpędzić, chłopacze. Poszedł. Uch. Mam rybę. Mamy rybę. Popuść. Suma, który ma 89 cm. I waży równe 5 kilo. Opal. O, możesz go pogłaskać, Klaudiusz. Opal. Chodź koło mnie. Jakieś śliskające. I patrzcie tam. Opuściłeś się. Ale czemu? Śliska się. No, chodź.
Dawid, nie, nie na kamyczki, trochę głębiej. Nie bój. Także jest. Zaskoczył. Bywaj, koleżko. A oto poranek. Po ostatniej trzeciej nocce. I powiem tak. A może w sumie nic nie powiem. Wszystko powiedziałem na początku filmu. Co, gdzie i jak. Wrócę do domu, to totka puszczę, bo aż wierzyć mi się nie chce. Były ryby, to najważniejsze. Byliśmy nad wodą. Też się liczy. Ten mały karpik, który się w obiektyw nie zmieścił, tak ustawiałem. Ale nie. Wyszedł z tej pustyni między Cielskim. Większy karpik. Wyszedł stamtąd. Sum na Big Week. Ja sam osobiście w to wszystko nie wierzę, więc spoko. Żegnamy się z wami. Do zobaczyska. Zapraszamy do oglądania, subskrybowania, łapki w górę i te sprawy. Także hejka, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. No, to hejka. Dzwońce małe, to trzymajcie się tam. Hej. Słuchajcie, mamy rybę, mamy karpia. Taki numer, że wziął z tego miejsca nęconego. Wskoczył, owinął się i to dwa razy, bo próbowałem dołem pójść, bo próbowałem górą pójść. Owinął się o wokół drugiego zestawu. Ściągnąłem ten zestaw do miejsca, gdzie był zawiązany. Odwiązywałem, a ten cwaniak zaparkował w tamtych zielskach. Pokaż tamte zielska. O, dobra, pokaż teraz na mnie. Zaparkował w tamtych zielskach. A co najlepsze jest to, że musiałem się pakować, bo inaczej byśmy nie wyciągnęli. Był w tych zielskach i czekał. Mieliśmy ta suma. No. Mieliśmy suma. Dopiero sum. Pokaż, Klaudusiu, tutaj. Najlepsze jest to, zobacz, żeby hak było widać. W jaki sposób on się zapiął. Sparciliśmy. Ja się pnie. Pokaż dworuszko na. Kręcił się i wykręcił się, patrzcie. Ej. Tu na bok jest zapięty. Tu nie jest nic wyrwane, czyli wszystko cacy. Tu po prostu się zapiął, choć nie, pod moment. Tatuś. Chociaż ma duże łuski. I bardzo fajne. Dzieciaczki trzymają, a ja idę się ubrać. I tyle, no bo narobił. Satysfakcję nieziemską. Jest. Nasze wspólne osiągnięcie. Trzymaj, Dawid, pomóż. Tato, ty masz chleb. Także no. Dobra. Oj. Trzymaj się, karpiku. Tato. No, buziaczek. Tato, daj. Ale ty. Idą szole, daj. Jest okej, okay, synuś, jest okej. Okay. Zobacz, i tam chleb. Nie ma krwi. Popatrz. Gdzie masz krew? Nigdzie nie ma krwi. Jest okej, okay. No nie ma nigdzie. Także no. Tatuś. Jeszcze raz. Bywaj. No, puszczajcie. Także do zobaczyska. Hej!